No, zaczynamy wyprawę. Kierunek Kilkenny. Pogoda raczej nie sprzyja wyjazdom, ale mam nadzieję, że się to wszystko rozpogodzi i poprawi. Na razie deszcz, czarne, ciemne chmury stalowe, pada, no ale jest ciepło. Powinno być ok. No, to do zobaczenia na trasie. No, pogoda dalej parowa, nic się nie przejaśnia. Zbieraczki pracują. I w trasie przejechane już około 60 km. Jeszcze zostało jakieś 160 do celu. Jedziemy teraz autostradą, bo teraz używa autostrada w sumie M4. I że nie chciałem płacić za bramki, a się okazuje, że chyba trzeba będzie zapłacić. No, na miejsce Kilkenny powinienem dojechać około 8:45, a czyli 15 minut zostanie do otwarcia pierwszej atrakcji turystycznej, czyli zamku w Kilkenny. Że pogoda, jak mówiłem, nie napawa optymizmem, ale no, po zamku mogę jeszcze tutaj chodzić, ale jak nie przestanie padać, to spacery po mieście i po wszystkich atrakcjach, które są na wietrzu, to nie będzie to raczej przyjemne. No ale liczę, że pogoda wczoraj mówiła, że sprawdzałem bardzo do pogody, no to akurat tym zakątkiem dla mnie powinno być dobrze. Ale jak będzie, to się okaże w radiu. No do nas następnego. No, znalazłem się na autostradzie M7 ciągnącej się z Dublina do aż do Cork, no ale my tak daleko nie jedziemy. Na 10 km jest między zjazd na Waterford i później około, nie wiem, 85 km do Kilkenny. No, jechaliśmy z naszej M4 przez boczne dróżki, mniejsze drogi i przejechaliśmy przez, teraz było nas, a trochę wcześniej było Klein. No, pogoda troszeczkę jakby mniej pada i nie wiem, jakby się przejaśniało, bo jest bardziej jasno. To może dlatego, że dzień przystaje 7:35, już nie jest tak szaro, buro i ponuro jak było godziny 6. No. To jadę dalej. Meldunek z podróży. Zostało około 50 km do Kilkenny. Już jakieś dobre 20 km temu zjechałem z M7 na M9. Czyli jesteśmy na kolejnej autostradzie, która powinna mnie już doprowadzić do Kilkenny. Stoję teraz pod zamkiem, jest godzina 8:55, także jakieś trzy autobusy też stoją i jakieś samochody. A opłaciłem parking 4 euro, jest do godziny 13:20. Jakieś grupki ludzi tam widziałem, wycieczki były pod zamek. No, idziemy i zobaczymy, co się wydarzy. Okej.
Camp Kilkeny. Już jestem po zwiedzaniu. 7 euro bilet. I warto było wydać. Bardzo ładny, fajny zamek. Dobrze, że człowiek się z samego rana zjawił, bo teraz to już jakieś wycieczki, tłumy turystów. No, dosyć popularna, teraz chyba najbardziej popularna atrakcja w Kilkeny. Żeby w miarę spokojnie móc zwiedzać i oglądać te wszystkie komnaty, no to trzeba było się oderwać i przejść przez wycieczkę niemiecką i przed nimi z przodu chodzić i robić zdjęcia. Nie, nagrywać nie wolno. Ani nie wolno używać lamp z flaszem. Dobra. Idę jeszcze tutaj do tej jednej baszty. Tam jest jakaś sala średniowieczna. Może jakiś film albo coś. No zobaczymy.